prezentacji rozwiązań. Moje nazwisko Krzysztof Sasin. Mam przyjemność dla Państwa przekazywać wiedzę z zakresu KNX-u już od 21 lat w ABB. Także zapraszam do prezentacji. Oprócz rozwiązań dla pomieszczeń, które mieliśmy wcześniej, chcielibyśmy też wprowadzić rozwiązania dla całych budynków. Dlatego stworzyliśmy cały zakres produktów Klima Eco, który obejmuje sterowanie od pokoju aż po cały rozdział energii w budynku i centrale wentylacyjne. Także mamy w tej chwili ofertę w ramach komunikacji KNX-u bardzo dużego zakresu rozwiązań. W schemacie zarządzania ogrzewaniem mamy trzy główne elementy. Automatykę pokojową ogrzewania, automatykę centralną, gdzie mamy rozdział na chillerach, produkcji ogrzewania czy chłodzenia, no i zarządzanie tą automatyką jako najwyższy poziom. Te zakresy staramy się Państwu razem zaprezentować w jednej koncepcji sterowania budynkiem. Zakres produktów, które tutaj Państwu oferujemy, są to urządzenia już prekonfigurowalne, czyli wstępnie dedykowane do danego rozwiązania, montowane na szynę TH w typowych obudowach, które Państwo znają, jak również dowolnie programowany sterownik, który można zabudować w rozdzielnicy automatyki i zaprogramować według dowolnej konfiguracji Państwa dla takiej implementacji, która byłaby adekwatna dla danego rozwiązania. Oczywiście miejsca do implementacji tych rozwiązań są to zazwyczaj duże budynki, czyli biura, szkoły, budynki użyteczności publicznej, szpitale, sklepy. W ramach naszej oferty po kolei, co w danym zakresie mamy, czyli zarządzanie i automatyka. Mamy sterownik systemowy ACS, który zbiera informacje z zadajników pokojowych czy aktorów w danych strefach. Może analizować zapotrzebowanie mocy i energii i podawać też dane do sterowników ogrzewania czy interfejsów do sterowników pieca czy źródła chłodu, jak również do dowolnie programowalnego sterownika systemowego, tutaj nazwanego BATS. Z punktu widzenia użytkowników mamy sterowniki pokojowe, które dzisiaj się nazywają ABB Tenton, jak również inne elementy obsługowe, które bezpośrednio podłączamy do zadajników kontrolerów pomieszczeniowych. Sensor, który mamy w ofercie, czyli sensor Klima Eco Tenton, mamy go dzisiaj w kilku wariantach. W wariancie tylko wyświetlacza, pełnego regulatora temperatury, również najbardziej dla mnie interesujący w kontekście jakości powietrza, właśnie czujnik z klawisz z czujnikiem dwutlenku węgla, wilgotności, który umożliwia nam monitorowanie i sterowanie jakością powietrza w pomieszczeniach. Mamy w tej chwili go w wersji już nie tylko białej, ale i czarnej, srebrnej, także mamy dodatkowo montaż natynkowy lub podtynkowy. Bardzo ważnym rozwiązaniem, szczególnie w modernizacji instalacji, jest to, iż ten klawisz nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania, niezależnie czy mamy dodatkowe czujniki jakości powietrza, czy tylko jest to wyświetlacz pokojowy, czy tylko klawisz z czujnikiem temperatury, wystarczy tylko i wyłącznie magistrala. Również do oferty wprowadziliśmy też elementy obsługowe niemagistralne KNX, które po czterech żyłach komunikują się z zadajnikami, znaczy z regulatorami pomieszczeniowymi, takimi jak FCC czy VC, czyli do fancoila albo do obiegów grzewczych, czy to podłogowych, czy grzejnikowych. One nie wymagają dodatkowego zasilania, są proste w implementacji i umożliwiają efektywne cenowo rozwiązania. W przeglądzie urządzeń do pomieszczeń mamy gateway po podczerwieni do klimatyzatorów, który nazywamy SUG. I tutaj jego rolą jest podawanie takich samych informacji do klimatyzatora, jakie on by uzyskał ze swojego standardowego pilota podczerwieni.
tych produktów. No i oczywiście sterowanie typowymi zaworami, gdzie oczywiście logika regulacji temperatury jest już wbudowana w urządzenie wykonawcze. Możemy tutaj podpiąć też bezpośrednio zadajniki pokojowe. Oddzielnym produktem też w ofercie jest czujnik jakości powietrza, który mierzy nam poziom dwutlenku węgla i wilgotność, ma możliwość obliczania punktu ROS. Tak samo obliczanie punktu ROS jest dostępne w klawiszach Tenton. Następnym elementem automatyki już systemowej, a nie pokojowej, są to elementy sterowników obiegowych, czyli HCC, gdzie mamy możliwość regulacji obiegu grzewczego w zależności od temperatury podanej z zadajnika centralnego, który nam obliczy ACS-a, w którym możemy skorygować na przykład krzywą grzewczą. I tutaj on będzie elementem wykonawczym, jak również będzie elementem analizującym system zasilania, czy napędy na przykład pracują poprawnie, napędy pomp, czy też wszystkie czujniki są właściwie podpięte, czy nie ma jakichś błędów w czujniku, jak również też zbiera sygnały alarmowe, na przykład z zadziałania zabezpieczenia pompy, czy innych elementów zabezpieczających w rozdzielnicę. I w tym momencie możemy dokładnie znać, jak działa obieg. Ten element też służy do sterowania dwóch pomp, ewentualnie do pompy tak zwanego tandemu, czyli jest to jeden obieg, ale wyposażony w dwie pompy pracujące przemiennie. Kolejnym elementem jest sterownik do chillera. Właściwie to nie tyle sterownik, co interfejs, który umożliwia podawanie analogowe żądania grzania, żądania chłodzenia. Podaje wartość temperatury, którą chcemy na wyjściu 0,10 V, czy mocy, w zależności od tego, jak to skonfigurujemy, i ma możliwość monitorowania temperatury zasilania i powrotu, plus ewentualnie zbierania sygnałów binarnych o awariach. Czyli mamy gotowy element, który umożliwia nam takie interfejsowanie z elementem wykonawczym. No i swobodnie programowalny sterownik BAC, który ma na swoim pokładzie KNX IP. Jest to urządzenie komunikujące się z KNX-em tylko i wyłącznie po Ethernecie. I mamy możliwość różnych wejść, wyjść i tworzenia własnych rozwiązań w zależności od Państwa potrzeby w oparciu o oprogramowanie Codesys. Ostatnim elementem systemu, który dzisiaj Państwu też przybliżę, jest sterownik ACS, który ma możliwość tworzenia wariantów logiki za pomocą edytora graficznego, ma możliwość też analizowania zapotrzebowania, czyli na podstawie otwarcia zaworów czy informacjach o temperaturze może tworzyć krzywe grzewcze dla obiegów i analizować taki odbiór. To są rzeczy wstępnie zadeklarowane i wbudowane. I może być też elementem pośredniczącym do systemu BACnet, oddając informacje, jak działa system, do BACnetu, czyli w górę w tym momencie, czyli do systemu wyższego rzędu. Oczywiście oferta Klima Eco wpisuje się w pełną ofertę naszych rozwiązań KNX-owych, gdzie Państwo mają pozostałe też elementy sterowania oświetleniem czy też żaluzjami i one też uzupełniają nam całą tą ofertę sterowania rozwiązań. Natomiast to zakres produktów, którą pokazaliśmy jako Klima Eco, jest wydzieloną tak naprawdę częścią z pokaźnego asortymentu rozwiązań KNX-u, które Państwo mają do dyspozycji w ramach naszej oferty. Najważniejsze, żeby system wiedział, w którą stronę działać. Natomiast trendem rynkowym jest też to, że coraz więcej systemów wybiera do komunikacji głównej BACnet. Dlatego też
Ta analiza, która już była postawiona w 2013 roku, widać, że ten trend jest. I tak naprawdę ten trend jest wypierający loanwords, bo coraz więcej rozwiązań KNX-u i Bacnetu mamy do dyspozycji, natomiast coraz trudniej uzyskać produkty w loanworksie. I tutaj niektóre firmy też powoli wychodzą z rozwiązań loanworksowych na rzecz właśnie Bacnetowych, ewentualnie KNX-owych. I my w tą standaryzację podążamy, dlatego nasze rozwiązania tutaj uzupełniają ten trend w tym zakresie. Oczywiście dzisiaj musimy zużywać coraz mniej energii na swoje potrzeby z uwagi na CO2, czyli też gospodarować zasobami w sposób zrównoważony i żeby to zrobić, musimy mieć możliwość zarządzania budynkami. I żeby móc tą zarządzać, właśnie ten zakres naszych produktów powinien Państwu ułatwić tworzenie takich ekosystemów dla budynków ustandaryzowanych w ramach produktów z protokołem KNX. Czyli teraz już zbliżając się do konkretnych produktów, kilka słów o każdym z nich. Czyli na początku aktory do fancoili, aktory z wejściami i ze zintegrowanym logicznym sterownikiem, czyli wewnątrz mamy już też logikę działania regulatora temperatury. Możemy dzięki temu z wizualizacji zadawać tylko punkty pracy i w razie rozłączenia komunikacji z wizualizacją, czy to byłaby wizualizacja mobilna, czy jakiś inny układ BMS-u, cały proces regulacji odbywa się już w tym momencie na urządzeniu wykonawczym, czyli ograniczamy też zbędny ruch na magistrali dzięki temu, informując tylko w tym momencie aktor o żądanych punktach pracy, natomiast to on już będzie realizował ciągłe zmiany, jeżeli chodzi o korektę czy wentylatora, czy też zaworów. Mamy możliwość podłączenia i użytkowania zwykłych regulatorów temperatury, ale też tych naszych analogowych zadajników pomieszczeniowych bezpośrednio podłączonych kablowo do tego aktora. Mamy kilka typów i mamy możliwość obsługi wentylatorów o sygnale 0,10 V, jak również bardzo skomplikowanych zaworów sześciodrogowych, które czasami występują w niektórych instalacjach. Czyli przełączania między instalacją grzania, chłodzenia do odbiornika dwururowego. Oferta rozwiązań fancoilowych obejmuje 9 urządzeń. Ta cała rodzina jest tutaj dedykowana też w zależności od budżetu i jedne z bardziej zaawansowanych sterowników są wyposażone w klawiaturę, która umożliwia ręczne sterowanie rozwiązaniem na obudowie. Tańsze wersje tej klawiatury nie posiadają. Jak również tutaj Państwo widzą, taki jeden sterownik FCC przez S1411, który ma na wyjściu tylko i wyłącznie jeden zawór i trzy biegi. Jest to najbardziej budżetowe rozwiązanie dla układów dwururowych. Tak jak powiedzieliśmy, sterowanie zaworami ogrzewania chłodzenia w różnych formach, czyli PWM, on-off, trzystanowe czy 0,10 V, sterowanie napędami wentylatorów w 0,10 V lub trzy biegi, dodatkowe wyjście, które umożliwia sterowanie np. na grzewnicą, ewentualnie odbiorem typu załącz-wyłącz. I mamy cztery wejścia binarno-analogowe, które możemy zdefiniować jako pomiar temperatury w pomieszczeniu, detekcję punktury rosy, czujnik otwarcia okna, podłączenie do analogowych funkcji obsługi, albo też podłączenie dodatkowego czujnika temperatury nawiewu. I w zależności od tej temperatury nawiewu też można ograniczać pracę zaworów. Czyli jeżeli mamy zbyt chłodny czynnik i temperatura nawiewu na przykład spadnie poniżej 18 czy 17 stopni Celsjusza, żeby nie wywołać szoku termicznego u korzystającego z pomieszczenia, wtedy możemy taką informację zatrzymać zawór, zamknąć go i jednocześnie też zatrzymać logikę pracy regulatora, tak żeby po powrocie otwarcia zaworu do normalnej pracy nie spowodowało zbędnego
kroczenia sterowania, czyli że urządzenie będzie wiedziało, iż zatrzymało się właśnie z uwagi na ograniczenie temperatury nawiewu i w tym momencie ono wróci do pracy albo z punktu, po którym zaczęło, albo zresetuje swój regulator PI i w tym momencie zacznie on nowa pracować. Bardzo fajna funkcja, którą już wielu naszych klientów wykorzystało na obiektach. Także przegląd naszych tutaj rozwiązań w każdym z układów fankoilowych mamy oczywiście regulator temperatury logiczny i teraz mamy albo sterowanie zaworami typu PWM po dwa wyjścia lub jedno na urządzenie, sterowanie 0,10 V alternatywnie, sterowanie zaworem 6 krotnym jest tylko w tym momencie, kiedy mamy wyjście na siłowniki 0,10 V. Dla systemów oczywiście dwururowych, czterururowych, dla wentylatorów trzybiegowych czy wentylatorów 0,10 V. Każde z produktów posiada wejścia analogowe na czujniki. Wszystkie czujniki mogą być też analogowe, jeżeli chodzi o rozwiązania dla pomiaru, natomiast wyjście analogowe dla lokalnego regulatora temperatury oczywiście jako jedno. Przekaźnik dodatkowy na grzewnicy 16-amperowy w każdym urządzeniu oprócz tego budżetowego, którego mamy. Zawsze to zajmuje 6 modułów w rozdzielnicy. Opcje są z klawiaturą lub bez tej klawiatury dostępne. Czyli przyjrzyjmy się pierwszemu z tych rozwiązań. One są oczywiście dostępne. Tutaj mamy wyjście standardowo trzy biegi, trzy styki. Styk dodatkowy 16-amperowy dla nagrzewnicy pokazany i dwa wyjścia tyrystorowe na PWM, jak również wejście dla czujników temperatury, cztery wejścia analogowo binarne w jednym module. Kolejnym rozwiązaniem jest tak samo silnik trzybiegowy, natomiast wyjścia dla zaworów 0,10 V. Czyli mamy wszystkie możliwe kombinacje. Tutaj kolejna kombinacja, czyli i zawory, i silnik są sterowane 0,10 V. Wszystkie pozostałe parametry są identyczne. No i tutaj mamy kolejny ten nasz element, gdzie mamy tylko i wyłącznie trzy biegi, zawór i cztery wejścia analogowe, czyli najbardziej budżetowe rozwiązanie. I ostatni element, gdzie mamy wyjścia na siłowniki 0 PWM, natomiast wyjście na silnik mamy 0,10 V do silników ciągłych. Jest to chyba w tej chwili najbardziej popularne rozwiązanie, stające się alternatywą dla trzech biegów stykowych, gdzie nadal siłowniki pozostają na PWM-ie, czyli są to siłowniki termoelektryczne, natomiast wentylatory zaczynają być sterowane w sposób ciągły i tu można wybrać sobie, ile tych biegów ma być tak naprawdę, bo w zadajniku, jeżeli chodzi o interfejs, to podajemy po prostu któryś z biegów, który chcemy mieć w sterowaniu ręcznym, natomiast w sterowaniu automatycznym może być to sterowanie ciągłe. Czyli główne funkcje, które mamy, to oczywiście funkcje albo sterownika, albo tylko aktora dla danego urządzenia, podłączenie czujników, styków okiennych, punktów ROSE, oczywiście wymuszenie działania, kontrola wartości wejściowych, czyli temperatury, trybu działania, punktu ROSE, wilgotności styków okna. Bezpośrednie sterowanie wartości, które możemy uzyskać, czyli wymuszenia, sterowanie w zależności od czy to ogrzewania podłogowego, klimatyzacji, czy grzejników, fancoil, dodatkowe grzejniki elektryczne. Sterownik jest to typu PI. Wstępnie on jest zaprogramowany i możemy go zarządzać z naszego oprogramowania e-tool. Jeżeli chodzi oczywiście o wyjścia sterowania zaworów, no to mamy trypy otwórz, zamknij, wymuszenie dodatkowego sterowania, sterowanie wentylatorem, tak jak powiedziałem, biegowym, czy też 0,10 V stałym. No i wejścia, gdzie możemy podpiąć sobie dodatkowe czujniki temperatury, styki okienne, dodatkowo w pomiar wilgotności, punktu ROSE, sygnalizacji binarnej, czy to też nawet sterowanie oświetleniem typu załącz, wyłącz,
analogowe, inne elementy obsługowe, które możemy podłączyć właśnie te z naszej prostej oferty, które później Państwu za chwilę pokażę. I one mogą pracować w trybie czy to master, czy slave dla regulacji temperatury. Tak jak już powiedziałem, mamy proste zarządzanie poprzez e-tool, czyli wszystkie te urządzenia Państwo mają dostępne w oprogramowaniu e-tool i już tylko po od razu nadaniu adresu fizycznego można się na nie zalogować i na podstawie tego mogą Państwo sobie sprawdzać konfigurację, korygować tą konfigurację urządzenia, tak ażeby już w pełnym programowaniu z ETS-u można było dokonać korekt nastaw, czy na przykład regulatora PI, czy też zamiast pisać na początku wszystkie parametry, sprawdzić, które będą nam potrzebne i zobaczyć, jak działa system mechanicznie, czy działają wymuszenia, czy zawory są prawidłowo podpięte, czy biegi są też adekwatne do tych zadeklarowanych w trakcie instalacji. Wszystko od razu Państwo uzyskują na poziomie e-tool, bez konieczności pełnej integracji z BMS-em, czy też uruchamiania wszystkich funkcjonalności z ETS. Tak jak powiedzieliśmy, możliwość zastosowania klimakonwektorów dwu- i czterorurowych, wyjścia różnego rodzaju. Kolejny element, który jest jednym z prostszych, wydawałoby się w naszej ofercie, czyli sterownik czterech obwodów ogrzewania, czy to ogrzewania podłogowego, czy grzejnikowego, który jest wyposażony aż w 8 wejść analogowych i 4 wejścia binarne. Są dwa warianty tego rozwiązania z klawiaturą i bez. Ta z klawiaturą też pokazuje stany naszych wejść. Możliwość sterowania ogrzewania, chłodzenia, tak jak widzimy, grzejników, czy to sterowanie podłogowe, czy powierzchniowe i dodatkowe wejścia pomiaru temperatury detekcji, czy zwykłego analizatora. Urządzenie ma 8 modułów, jedno jest wyposażone w klawiaturę, drugie nie. I teraz zobaczymy taką typową konfigurację rozwiązania, czyli po prawej stronie mamy dwa bloki, gdzie po dwa zawory, które są każde dwa bloki zasilane wspólnie. Tu mamy zawór w tym momencie dla dwóch obiegów możliwy. Następnie mamy wejścia binarne i analogowe. I to rozwiązanie pozwala nam stworzyć układ sterowania niezależny dla czterech pomieszczeń, gdzie możemy podać cztery zadajniki pomieszczeniowe po kablu bezpośrednio, czujnik otwarcia okna wprowadzić do urządzenia i wysterować obieg, czyli na przykład cztery proste sale lekcyjne możemy obsłużyć w szkole takim jednym urządzeniem. Parametry oczywiście podobne, czyli też oprogramowanie jest podobne do pozostałych elementów Klima Eco, tak ażeby Państwo znając jedno rozwiązanie nie musieli go poznawać w innym urządzeniu, tylko wybrać właściwe parametry dla danego rozwiązania. Zadajniki pokojowe, nie magistralne, zwykłe analogowe rozwiązanie, które mamy. Tutaj pinamy bezpośrednio do urządzenia wykonawczego. Jeszcze dwa słowa o tym urządzeniu. Mamy dwa warianty. Jedno z wyborem prędkości, czyli do fankoli. Drugie tylko z zadawaniem temperatury w tym momencie. I te urządzenia tutaj w trybie wyboru prędkości jest to nadrzędny tryb wyboru. W trybie auto można go nadpisywać z magistrali. Następny element, układ sterowania obiegami. Są to cztery wersje urządzenia, dwie z klawiaturą, dwie bez i sterowania pompami. Czym się poszczególne wersje od siebie różnią? A mianowicie różnią się sposobem sterowania zaworów. Jedne mają sterowanie zaworów 0,10 V, drugie mają sterowanie dwoma tyrystorami, czyli na zawór trójdrogowy dodaj, odejmij. Gdyż zawory już obiegowe są większe, tutaj nie stosuje się zaworów termoelektrycznych, tylko za albo krokowe, albo analogowe.
I tu w rozwiązaniu mamy pomiar temperatury zasilania i powrotu, czyli mamy wejścia analogowe 2 dla dwóch pomiarów temperatury. Sterowanie mamy tutaj wyjściem dla 0,10 V, jak powiedziałem, albo dodaj, odejmij dla zaworów. Dla zaworów i sterowanie stykiem dla pompy, jak również mamy wejścia binarne informujące nas o awarii pompy czy awarii zabezpieczenia, gdzie mamy trzy wejścia dostępne dla nas, wejścia binarne. To urządzenie obsługuje dwa zakresy pomp, pompę A i pompę B, albo, jak powiedzieliśmy, pompę w tandemie, czyli mamy łącznie w urządzeniu cztery wejścia analogowe, 6 wejść binarnych, 2 wyjścia sterujące pompami i 2 wyjścia sterujące zaworami. Czyli tak jak powiedzieliśmy, różnice tutaj są głównie w sterowaniu silnikiem. Przyjrzyjmy się schematowi. Tutaj mamy schemat właśnie sterowania 0,10 V, czyli od lewej mamy wyjście binarne sterujące pompę, załącz, wyłącz. Następnie wejście analogowe, temperatura zasilania powrotu, 3 wejścia binarne do monitorowania stanu pompy czy zabezpieczeń pompy i wyjście sterowania zaworu trójdrogowego. To urządzenie po podaniu parametru pracy jest sterownikiem danego obwodu, czyli nie jest tylko aktorem, który wykonuje jakieś polecenia, ale jest pełnym sterownikiem, czyli podajemy mu temperaturę wody na zasilaniu i on odpowiednio tą temperaturę wody będzie regulował w zależności od tutaj zadanego parametru pracy poprzez magistralę. Następne tu rozwiązanie ze sterowaniem zaworem trójdrogowym, troszeczkę inny układ przy wyjściu na obudowie. Najpierw tak samo zasilenie pompy, ale później sterowanie właśnie zaworu wyjściem BC, dodaj, odejmij i następnie wyjście dodatkowe dla drugiej pompy i drugiego wyjścia dla przekaźników, a wyjścia są w tym przypadku zblokowane na dole. Czyli status pompy, awaria pompy, ewentualnie przełącznik z trybu pracy, żeby zrobić na przykład odstawienie awaryjne, to wszystko mamy od razu gotowe w rozwiązaniu. I tak jak w poprzednich produktach, obsługa poprzez e-toola i w zależności od tego, czy mamy jedną pompę, czy pompę w tandemie, tutaj odpowiednie parametry mamy dostępne w ramach integracji z e-toolu. Oczywiście jest to możliwe do sterowania dwoma niezależnymi obiegami. Mogą być to obiegi grzania, chłodzenia, tak jak powiedzieliśmy, pompę podwójną. Głównie to w budynkach komercyjnych, ale mamy też już implementację tego rozwiązania w budynkach prywatnych, gdzie zostało to zastąpiona dosyć skomplikowana sterowanie w kotłowni, gdzie mieliśmy kilka obiegów grzewczych właśnie takim rozwiązaniem, gdzie klient może zadawać sam albo wizualizacja czy układ analizy zadaje temperaturę pracy obiegu dla centrali wentylacyjnej, na przykład w zależności od temperatury zewnętrznej czy ładowania, ogrzewania basenu, czy dodatkowych innych obiegów grzewczych, czy tego ogrzewania podłogowego, czy grzejnikowego i właśnie na podstawie tutaj parametrów podanych jest od razu sterowanie obiegiem. Też bardzo ciekawa funkcjonalność, że na podstawie temperatury wody zasilającej można też awaryjnie zamknąć zawór w przypadku, kiedy mimo iż regulacja wymagałaby jakiejś innej temperatury, mamy jakieś ograniczenie z góry zadane temperatury dla obiegu i w momencie, kiedy ta temperatura przekracza wartość umówiono, to też można od razu odstawić pompę, wyłączyć, gdyby był zbyt gwałtowny wzrost temperatury, jak również zamknąć zawór w trybie awaryjnym. I to mamy też od razu gotową funkcjonalność w urządzeniu. Wszystkie poprzednie urządzenia miały logiczny regulator, logikę działania swoich wyjść, natomiast to urządzenie, czyli BCI, jest interfejsem tylko i wyłącznie, czyli na podstawie parametrów z magistrali wystawia
załączenie, wyłączenie, czyli jest to typowy aktor, jak również wejście binarno-analogowe. Można to sobie pokusić się jako element, który bardzo łatwo integruje też prostą centralę wentylacyjną czy inne elementy na podstawie po prostu wartości. Podajemy wartość 0,10 V, wartości binarne prac, mamy pomiary temperatury czy też 5 wejść binarnych informujących o awariach. I tak jak tutaj mamy to pokazane dla czy to grzejnika, znaczy czy pieca, czy też chillera, możliwość podawania tych parametrów, tak samo możemy to zrobić z innymi urządzeniami, czyli urządzenie jest to, ma logicznie jeden kanał, jako sterowanie obciążeniem mamy styk z obciążeniem 5-amperowym, czyli praca plus 0,10 V wyjście analogowe, 5 czujników, dodatkowo mamy 3 stany pompy, 2 wejścia analogowe, wyjście do sterowania oczywiście jeszcze pompy i 6 modułów. Czyli standardowo logika działania tutaj jest pompa, później praca, wyjście 0,10 V, 2 wejścia analogowe, zasilenie, powrót i 5 wejść binarnych do analizy odbiornika. Oczywiście też urządzenie jest w e-tool. Tutaj mają Państwo też możliwość ograniczenia na przykład wyjścia minimalnego, maksymalnego, wyjście też w trybie awaryjnym, jak ma pracować, ile ma się otworzyć. Także Państwo mogą tutaj sobie zdecydować, jak ma się też to zachowywać i jak ma przekazywać wartości, czyli wartość na przykład 0,10 V odpowiada temperaturze czy mocy, to Państwo mogą sobie uzyskać. Kolejnym elementem, który mogą Państwo pozyskać z oferty ABB, jest to sterownik swobodnie programowalny, który po magistrali KNX, ale w Ethernecie, może zbierać dane i wysyłać, czyli mamy tutaj możliwość też analizy rozwiązania. Urządzenie jest dosyć mocnym sterownikiem z oferty ABB, tutaj przystosowanym do rozmowy i działania w KNX-ie. Natomiast wymaga dwóch oprogramowań, czyli ABB Builder i CodeSys plus oczywiście ETS5. I uwaga, po wstępnym zaprogramowaniu poprzez CodeSys już dogrywanie obiektów komunikacyjnych i dogrywanie wszystkich grup adresowych z ETS-a nie wymaga CodeSysa, czyli wystarczy, że ktoś przygotuje wstępnie taki sterownik i jego automatykę, a ktoś inny po prostu podepnie to rozwiązanie w rozdzielnicy i będzie mógł programować już wstępnie za przygotowane urządzenie, tak jak każde inne urządzenie ETS-owe, dostając odpowiedni plik od integratora samego sterownika. Czyli bezpośrednia wymiana danych z ETS-em, urządzenie jest widoczne w ETS-ie, może składać się z jednego głównego kontrolera i 5 modułów wejść-wyjść i więcej szczegółów na podstawie tego znajdą Państwo na stronie dotyczących sterowników PLC w naszej ofercie. W zakresie modułów wejść-wyjść mamy moduł 16 wejść cyfrowych od 100 do 240 V, ewentualnie moduł wejść-wyjść tutaj cyfrowych, 8 wejść 24-woltowych i 8 wyjść na 230 V przekaźnikowych, 2-amperowych, ewentualnie 8 wyjść cyfrowych trojakowych lub 4 wejścia analogowe, 2 wyjścia analogowe lub 8 wejść lub 2 wejścia analogowe w standardzie PT1000 czy rezystancyjnym w innym zakresie. To można tutaj przygotować do podłączenia. Oczywiście w ofercie sterowników PLC jest troszeczkę więcej tych modułów rozszerzeniowych. Jeżeli byłoby te standardowe byłyby za mało, można korzystać z ofert sterownika AC500. Tutaj są to rozwiązania porównywalne dla ktoś wcześniej korzystał z konkurencyjnych rozwiązań Wago czy Beckhoff i zna te rozwiązania, to może jak najbardziej korzystać tutaj z rozwiązania typu BATS.
Okay. Ostatnim elementem z dzisiejszej prezentacji jest sterownik systemowy ACS, który łączy poprzednie elementy w jeden wspólny system. A mianowicie mamy gotowe bloki funkcjonalne automatyki, gdzie już są wstępnie zadeklarowane obiekty komunikacyjne dla poszczególnych elementów, które Państwo zobaczyli wcześniej, czyli zadajników pokojowych, czy też regulatorów fankoilowych, czy siłowników dla siłowników ogrzewania. I takie funkcje automatyki są od razu dostępne w ramach też bloków, które można wizualizować i można w prosty sposób zarządzać pokojem. Za chwileczkę pokażę Państwu taki przykład takiego pokoju. Ma też podłączenie do BACnetu i tutaj można wymieniać z BACnetem też programy czasowe, trendy i tworzyć też własne programy logiczne, jak również te na podstawie danych zebranych z urządzeń generować rozkazy do obiegów grzewczych, czy też żądanie zwiększenia czy zmniejszenia mocy źródła ciepła, czy też chłodu. I tutaj mamy taki przykładowy interfejs, na który się logujemy. Mamy gotową tutaj wizualizację. Nie możemy jej korygować, jeżeli chodzi o grafikę, natomiast na pokazane elementy tak, czyli możemy sobie włączyć klimatyzator i dostajemy tutaj interfejs do klimatyzatora, który jest dokładnie odzwierciedleniem możliwości sługa. Ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe, no to mamy odzwierciedlenie możliwości VCS-a rozwiązania. Jeżeli chodzi o fancoil, tutaj mamy odpowiednie możliwości podpięcia danych z FCC i dostajemy od razu jeden spójną informację o pomieszczeniu na jednej wizualizacji, którą można w tym momencie korzystać, jeżeli byłoby to wystarczające dla klienta, mogłoby to stanowić jego interfejs sterowania pomieszczenia. Także integracja z BACnetem, w zależności też od urządzenia do 500 obiektów BACnetowych, można przesłać powiadamiania w tym zakresie. Zintegrowane urządzenie. Nie mamy tutaj konieczności znajomości BACnetu, gdyż deklaracja BACnetowa jest już tutaj wstępnie zrobiona. To by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd tej zakresu oferty wszystkich produktów. W najbliższym czasie przygotuję dla Państwa oddzielne szkolenia dotyczące każdego z tych zakresów produktowych, czyli samego urządzenia fancoilowego, czy też sterowania obiegami grzewczymi, jak również sterowania klawiszem Tenton. I tutaj już po przerwie wakacyjnej będzie przygotowana pełna zakres szkoleń. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze przed wakacjami przygotujemy szkolenie z zakresu Tentona i przybliżymy Państwu możliwości tego wielofunkcyjnego klawisza, który już nie tylko w pomieszczeniach biurowych się sprawdza, ale jak również w mieszkaniach, szczególnie dzisiaj, kiedy ważna jest jakość powietrza i produkt przygotowany wcześniej, bo to jest produkt przygotowany ponad 2 lata temu z myślą o budynkach biurowych, gdzie jakość powietrza była normatywna i utrzymywanie poziomu dwutlenku węgla i wilgotności staje się obligatoryjne. Tak, w tej chwili te rozwiązania też zaczynają interesować użytkowników końcowych, dlatego przygotowaliśmy serię Tenton już w kolorach czy to czarnym, czy srebrnym, tak ażeby był bardziej przyjazny dla użytkowników domowych. Natomiast jakość powietrza zaczęła być coraz ważniejsza po pandemii dla każdego z nas i tutaj te pomiary, szczególnie dwutlenku węgla, są bardzo istotne dla utrzymania właściwej kondycji w pomieszczeniu, gdyż właśnie poziom dwutlenku węgla świadczy też o innych zanieczyszczeniach w dużej mierze i utrzymywanie świeżego powietrza jest dzisiaj chyba głównym sposobem przeciwdziałania różnym naszym zakażeniom, więc też myślę, że to będzie bardzo ciekawy dla Państwa temat, który umożliwi też podejście w inny sposób do ofertowania rozwiązań sterowania pomieszczeniami, ale też monitorowania jakości działania wentylacji, czy też zwrócenia uwagi klienta na jakość powietrza w jego otoczeniu. Także dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam ewentualnie jeszcze na chwilę do
pytań na czacie. Jeżeli Państwo mają, zapraszam do wysyłania dla wszystkich. I do usłyszenia, zobaczenia na następnym szkoleniu z zakresu sterowania w KNX-ie systemów DALI, które mamy dzisiaj w naszej ofercie. Także zapraszam za tydzień do systemów sterowania w układów DALI. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie.